Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy panelle. Będzie to odcinek serii Tego jeszcze nie jadłem. Jest to seria, w której przygotowuję przepisy po raz pierwszy po to, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Wybieram książki z nowych książek kucharskich. Ostatnio kupiłem dwie takie książki. Jeden to jest jednogarnkowa jarzynowa, druga to jest Italia dla zielonych. I szukałem na dzisiaj czegoś bardzo, bardzo prostego i znalazłem, mi się wydaje, taki fajny przepis, którego nigdy nie jadłem, nigdy nie próbowałem nawet i nigdy nie robiłem. Jest to przepis na panelle, placuszki z mąki z ciecierzycy, smażone na głębokim tłuszczu, pochodzi z Palermo, tutaj jest napisane. Oryginalny smak, bardzo proste w przygotowaniu. Najbardziej mi się spodobało to, że to jest praktycznie jeden składnik, tylko mąka z ciecierzycy i w Palermo podobno jedzą to wszyscy. Dzieci, młodzież, biznesmeni, włoskie damy, panie domu, w przerwie podczas zakupów można to jeść razem z bułką, jako taki ser żółty jakby w środku, albo samo też jako takie placuszki, także zaraz przygotujemy i zobaczymy, jak to jest z tymi panelle. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj bazą jest mąka z ciecierzycy. Tutaj mam odmierzone jedną szklankę mąki z ciecierzycy, to było 140 g, dwie szklanki wody, dodamy szczyptę soli. Tutaj mam świeżą pietruszkę, którą sobie później posiekamy. Olej, będziemy to robić na głębokim tłuszczu, na oleju rzepakowym i na koniec skropimy to. W przepisie jest sok z limonki, ale użyjemy soku z cytryn. Zaczynamy. Tutaj mam dwie szklanki wody. Wlewam do garnka, dajemy sobie sitko na górę i przesiewamy mąkę. Mąkę mamy przesianą, teraz podgrzewamy wodę, dodajemy szczyptę soli i cały czas mamy to mieszać, aż nam ta masa zgęstnieje. A gdy nam zgęstnieje, zagotuje się, gotujemy około 4 minut tutaj według przepisu i cały czas mamy mieszać, żeby się pozbyć grudek. Masa chyba nam już zgęstniała, pojawiają się takie bąbelki, jakby woda się gotowała. Zrobiła się taka struktura jakby budyniu, kisielu albo takiego pire ziemniaczanego, więc od teraz będę odliczać 4 minuty. Minuty gotowania za nami, dodaję jeszcze posiekaną wcześniej pietruszkę i powiem Wam, że jestem zaskoczony, jak szybko ta masa zgęstniała. Mi się wydawało, że na przykład ona jest taka płynna, że będę tutaj z 10 minut musiał to mieszać, a tak naprawdę parę minut i już ta masa naprawdę zrobiła się gęsta. Następny krok to jest blacha do pieczenia wyłożona papierem i na to wyjmiemy całą masę i zrobimy taki cienki placek o grubości około 3 mm. Okay, placek wygląda na gotowy, teraz musimy go zostawić do ostudzenia. A Wy, jeżeli chcecie więcej takich prostych przepisów, zostawcie proszę łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jak zwykle mam dla Was rozdanie, do wygrania będzie takie opakowanie naszej mąki z ciecierzycy. Piszcie śmiało w komentarzach Wasze ulubione przepisy z mąką z ciecierzycy. W najbliższą niedzielę wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie kupon do naszego sklepu na taką mąkę. Także tak wygląda na razie nasze ciasto. Robię panele po raz pierwszy. Jak na razie, jak widzicie, nie ma nic trudnego. I czekamy, aż nam to ciasto ostygnie. Masa nam już ostygła, jest już zimna i teraz ją będziemy kroić na takie plasterki. Ciasto ma ciekawą strukturę, takie jakby plasteliny, może nie plasteliny, gumy bardziej. I te plasterki zaraz na głębokim tłuszczu podsmażymy dosłownie minutkę i zobaczymy, co nam wyjdzie. Tutaj mam bardzo gorący tłuszcz, jakiś centymetr oleju rzepakowego i wrzucam podobno na parę sekund dosłownie.
Nasze panele ugotowane. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował ich zrobić na dwa sposoby. Pierwszy talerzyk jest przygotowany według przepisu, czyli dosłownie chwileczkę były pieczone, smażone, a tutaj zrobiłem chwilkę dłużej. Wydawało mi się, że będą bardziej wypieczone, ale nie widzę za bardzo różnicy. I tutaj tak, sok z cytryny, skropimy sobie. Chrupiące. Powiem wam, że smakuje zupełnie inaczej niż się spodziewałem. Dla mnie są podobne do takiego ciasta naleśnikowego, bym powiedział. Bardzo smaczne dla porównania. Jeszcze spróbuję tego mocniej wypieczonego. Lepszy jednak ten krócej pieczony jest taki bardziej... Ten jest zbyt suchy. Ten jest taki bardziej elastyczny jak ciasto naleśnikowe. Bardzo fajny przepis, prosty w przygotowaniu, tylko jeden składnik. Także jeżeli chcecie więcej takich przepisów, pamiętajcie o łapce w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca.